Cześć, tutaj Leszek. Witajcie w studiu rowery1ślad.pl. Przez najbliższe, wydaje mi się, tygodnie, miesiące coraz częściej będziemy spotykać się tutaj, a nie na zewnątrz, ze względu na to, że no to, co się dzieje za naszymi oknami, no to już jest prawdziwa polska szara jesień. Nie sprawia mi przyjemność ani deszcz, ani chłód, ani wiatr. Być może śnieg będzie dla mnie motywacją do wychodzenia na zewnątrz, ale wtedy, kiedy załatwię sobie gravela, jakiegoś hardtaila, innego rodzaju maszyny, które umożliwiają jazdę po lesie, w terenie, tak żeby budować także technikę jazdy na zewnątrz, czy też w grupie, albo zadbać bardziej o ćwiczenia takie ogólnorozwojowe, bo niestety szosa ma tę zaletę, że oprócz nóg zbyt wiele nie pracuje. Tymczasem, jak się miałem okazję ostatnio przekonać w Świeradowie, taka przełajówka jest naprawdę fajnym sposobem na to, żeby poprawiać nie tylko formę, wydolność, ale także technikę podróżowania. Ale nieco zrywam z tym. Teraz skupię się na trenażerze i odpowiem na pytanie, co mnie tak naprawdę determinuje do tego, żeby jeździć przez cały rok. Wydaje mi się, że to jest dosyć prosty schemat, wynikający z tego, że jeżeli chcemy poprawiać swoją formę, wydolność, to musimy jeździć przez cały rok. No niestety, 4-5 miesięcy przerwy od roweru albo jeżdżenie przez ten okres na rowerze raz na tydzień, dwa tygodnie będzie powodowało niestety regres, a nie progres tej formy. Być może pierwszy miesiąc podczas periodyzacji takiego odpoczynku przyniósłby naprawdę rewelacyjne efekty, jeżeli chodzi o utrwalenie formy. Jednakże na dłuższą metę okaże się bardzo szybko, że na wiosnę podczas pierwszego startu w zawodach czy podczas pierwszego triatlonu, no niestety, ale będzie słabo i te waty gdzieś pouciekają, a my przy tej okazji nabierzemy masy. Więc kwestia numer jeden to jest rozbudowa formy i tak naprawdę utrwalenie albo rozwój tej bazy treningowej poprzez selektywne ćwiczenia, poprzez realizowanie jakiegoś planu treningowego, czy to jakiegoś Zwiftowego, pobranego dziś za darmo z sieci, czy w porozumieniu z trenerem. Kwestia numer dwa to jest moje samopoczucie. Niezwykle istotny jest dla mnie sport ze względu właśnie na to, co się dzieje pod moją czachą. Kiedy intensywnie trenuję, kiedy robię zwłaszcza interwały, czuję zastrzyk bardzo dużej ilości hormonów szczęścia. Po prostu żyje mi się lepiej, wszystko jest okej, tak? I przez to łatwiej mi jest przetrwać ten dosyć trudny dla mnie okres właśnie jesienno-zimowo-depresyjny, kiedy dni są tak krótkie. Kwestia numer trzy, która jest równie istotna, to jest oczywiście wygląd, bo nie ma się co oszukiwać. Jeżeli mój wydatek energetyczny nagle zostałby ukrócony o średnio 700 kalorii dziennie, a każdy z nas lubi jeść, no to bardzo szybko by się okazało, że z moich 70 kg zrobiło się po zimie 85. Dzięki temu, że jeżdżę, trenuję 5-6 razy w tygodniu na trenażerze bez względu na pogodę, mam okazję trzymać się po prostu w ryzach, a moja sylwetka jest w miarę mniej więcej przez cały czas taka sama. Oczywiście też nie ukrywam, że trenażer to dla mnie nie jest kara, pedałowanie w czterech ścianach, ja tego tak nie odbieram. Właśnie dzięki Zwiftowi, dzięki temu, że mam okazję czynnie brać udział w ustawkach z polską grupą. Dzięki temu, że właśnie mam jakieś cele i generalnie analizowanie liczb bardzo mnie kręci i samo w sobie to też daje mi bardzo dużo satysfakcji, właśnie rozwój formy, zrobienie czegoś fajnego, zachowanie odpowiedniej systematyki, realizowanie celów tygodniowych, miesięcznych. To wszystko daje mi potężną satysfakcję. Nie ukrywam też, że bardzo lubię trenażer jako samo urządzenie ze względu na to, że to jest jakiś tam kolejny gadżet, o który można dbać, który, nie wiem, można serwisować. Niesamowitą ilość radości dała mi wczorajsza inauguracja, która to wyglądała w taki sposób, że postanowiłem, zresztą jak co sezon, co początek sezonu zimowego, wszystko rozebrać, przesmarować, sprawdzić, czy oby na pewno wszystko jest ok. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Tak z Neo, ten trenażer, który teraz widzicie, jest to maszyna, która nie potrzebuje tylnego koła, to po pierwsze, po drugie ma tradycyjną kasetę ze zwykłym bębenkiem, a po trzecie całość jest tak naprawdę napędzana. Jest oporowana poprzez bardzo śmieszny układ indukcyjny, jest kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet magnesów neodymowych dookoła takiego specjalnego talerza, a we wnętrzu są oczywiście duże ilości zwojów miedzianych i to pracuje po prostu w taki sposób jak silnik i prądnica. Ten trenażer jest w stanie oddawać bardzo
to wiarygodnie wszelkiego rodzaju podjazdy i zjazdy. Na zjazdach przykładowo on dokręca nam tę kasetę i de facto można teoretycznie przestać pedałować, a tylne wirtualne koło przez cały czas będzie się kręciło i ta wirtualizacja jest niesamowita. A przy tym jest bardzo mało elementów, takie, które teoretycznie mogą się zepsuć, bo tutaj nie ma pasków, tutaj nie ma niesamowitej ilości elementów mechanicznych, ruchomych, tak naprawdę jest jedno łożysko, jedna ośka, bębenek, do widzenia i to jest wszystko. Niemniej spośród wymagań taksa bardzo dużo jest poświęconej uwagi temu, żebyśmy my z kolei poświęcali dużo atencji smarowaniu tego sprzętu raz na chyba 4-5 tysięcy kilometrów. Mi właśnie mniej więcej taki przebieg chwilę po rozpoczęciu tego sezonu wybił, więc też wziąłem się za porządne przeserwisowanie całego sprzętu. Generalnie zachęcam do tego, żeby spróbować jazdy na trenażerze. Wiem, że dużo osób wyraża się dosyć negatywnie na temat w ogóle osób, które podróżują w czterech ścianach. Ostatnio brałem też udział w takiej dyskusji, bierny udział, w takiej dyskusji, która dotyczyła się tego, czy oby na pewno należy doliczać te kilometry do sumy rocznej, te zrobione na trenażerze, czy też na Zwifcie, albo nie. Ja wtedy najchętniej bym odpowiedział na to pytanie pytaniem, czy po godzinie bardzo ciężkiego treningu, czy też po godzinie jakiegoś wyścigu w wirtualnym świecie nie chciałbyś się pochwalić tym wynikiem, nie uznałbyś tego, że ten wysiłek włożony w pedały, mimo tego, że na trenażerze to nie jest ten sam wysiłek, który trzeba włożyć w korbę wtedy, kiedy jedziemy na zewnątrz, no to są pytania, na które musimy sobie sami odpowiedzieć i wszystko rozliczajmy zgodnie z własnym sumieniem. Mi moje sumienie podpowiada, że naprawdę warto jest zimę poświęcić na solidne przepracowanie. Aha. Jeszcze jedna dosyć ważna kwestia. W sezonie bardzo często mamy zapędy do tego, żeby jeździć w sposób nieefektywny. Mam tutaj na myśli to, że często skupiamy się na tym, żeby po prostu się przemieszczać, nabijać kilometry. Jak jest ładna pogoda, świeci słońce, jest weekend, jesteśmy ze znajomymi, to często jest tak, że narysuję wam, że wyjeżdżamy przykładowo na 3-4 godzinny trening. Jezu, jak brzydko ja rysuję. Wybieramy się na 3-4 godziny roweru. Jedna linia to jest linia, powiedzmy, watów, czy tam średniego tętna, średniej prędkości. Druga linia to jest ilość minut, które poświęcamy na jazdę na trenażerze. I bardzo szybko może się okazać, że przykładowo zrobiliśmy 4 godziny treningu, ale przez ten czas w ogóle nie wykraczaliśmy poza właśnie te granice komfortu. I powiedzmy, średnia moc z tych 4 godzin to było 190 watów. Sorry, rysuję palcem po telefonie, więc przepraszam. Te 190 watów, okej, to jest, powiedzmy, dla większości z nas bardzo komfortowa strefa mocy, ale tak naprawdę jeżdżąc przez cały czas właśnie w taki sposób, gdzie nabijamy kilometry bez zastanowienia, okazuje się, że się męczymy, ale tak naprawdę nie rozwijamy naszej formy. Nie widać jakiejś wyraźnej poprawy. Jeżeli każdy z nas ma taką swoją strefę tętna, mocy, czy też prędkości, przy której może jeździć nawet i godzinami. Korzyści z tego są właściwie takie, że oprócz tego, co jest najważniejsze, oprócz przyjemności i spalania kalorii, nie dzieje się nic. W zimie, wtedy, kiedy jeździmy na trenażerze i tak naprawdę te treningi, no siłą rzeczy, są dużo krótsze niż w realu, okazuje się, że możemy jeździć bardziej podprogowo. Możemy się rozgrzewać, możemy zrobić jakiś interwał, jeden, drugi, trzeci i ten trening trwa nie 3 godziny, a powiedzmy godzinę, ale w jego trakcie wykonujemy powtórzenia gdzieś na granicach naszego FTP, naszej wydolności i powoli przyzwyczajamy organizm do tego, żeby właśnie jeździć w tych strefach, których na co dzień unikamy i na których podróżowanie nie mamy czasu w trakcie trwania sezonu albo nie ma warunków do tego. Ciężko jest się zmobilizować do robienia codziennego czy tam co drugi dzień interwałów jeżdżąc gdzieś na zewnątrz, po prostu. Zdaję sobie z tego sprawę. I to nie chodzi też o to, że jestem taki mądry i kogokolwiek chcę pouczać. To są błędy takie, które ja popełniałem przez bardzo długi czas i dopiero trener otworzył mi oczy i powiedział: słuchaj, jeżeli ty dzisiaj zrobiłeś 100 km na rowerze, a twoim priorytetem jest rozwój formy, to tego typu jazda niczego tobie nie wniosła. Bo ani razu nawet nie otarłeś się o swoje granice, o swój próg, czy to mleczanowy, czy próg, jeżeli chodzi o moc, FTP, tętno,
I żeby to poprawić, te treningi musisz skrócić, ale zintensyfikować. I właśnie zima jest idealna do tego, żeby skrócić, a zintensyfikować i bardziej skupić się właśnie na budowaniu formy, na wychodzeniu z granicy tej komfortu. Wiem, że przez cały czas to dzisiaj powtarzam, ale to jest bardzo istotne i to nie jest tylko taki slogan jakiegoś coacha, tylko tutaj naprawdę chodzi o to, żeby jeździć w sposób taki, który dla was jest mało komfortowy, a bardzo szybko okaże się, że to, co było wcześniej nie do przejścia, okazuje się być nowym standardem, nową średnią albo nową granicą FTP, które będzie się podnosiło w zimie i za każdym razem po przepracowanych 3-4 miesiącach w tym okresie okazywało się, że kurczę, widać jakiś progres, że te miesiące nie poszły na marne, nie było przy tym oczywiście spadku formy, to co najczęściej ma miejsce po zimie. Nie przybrałem na kilogramach, a jestem szybszy. To jest po prostu fantastyczne. Dlatego zachęcam wszystkich do tego, żeby zastanowić się nad zakupem trenażera. Trenażer jest to jeden z najlepszych sposobów na to, żeby walczyć z chandrą, z kilogramami, ze złym samopoczuciem i generalnie poczuciem takiej nudy. Nie ma czegoś takiego, że kurczę, czegoś mi brakuje. Nie, przez cały czas jesteśmy tak samo aktywni bez względu na porę roku. Dzięki, cześć.